witajcie na kolejnym filmie na kanale Wędkarski Kowalski. Dzisiaj wyprawa była na szczupaki, bo właśnie już wracam. Plany miałem nieco inne niż jak to się dzisiaj potoczyło. Mamy dzisiaj pierwszy sierpień. W Irlandii jest to pierwszy dzień jesieni. No i zawsze jesień kojarzy mi się z łowieniem szczupaków na martwą rybę. Zawsze właśnie już na jesieni zaczynam próbować na martwą rybę. No i wam powiem, że początek mam no super, po prostu super. Zaraz jak zobaczycie, co się dzisiaj na wodzie wydarzyło, to no część już z was na pewno wie, kto śledzi mój kanał i na Facebooku mnie, to już na pewno o tym wie. Udało się pobić mój rekord, jeśli chodzi o długość szczupaka. Sorry, jeśli coś tutaj trzęsie, bo jadę samochodem, trochę dziury są, ale no tak dzisiaj tak wyszło. Do rzeczy, piękny szczupak, dwa w sumie dzisiaj udało się złowić. Wcześniej rano, gdzieś mniej więcej chyba 7:30, dwa brania i obydwa wykorzystane. Pierwszy 96 cm, drugi właśnie rekordowy 111 cm. O 1 cm udało mi się pobić swój rekord, którego już nosiłem chyba 3 albo 4 lata. Mega jestem zadowolony. Normalnie emocje sięgały zenitu. No ale to za chwilę w sumie zobaczycie. No i co, potem jeszcze za okoniami trochę rzucałem, znaczy trochę, no w sumie przez cały dzień praktycznie, ale dlatego, że tam nic się w sumie za bardzo dużo nie działo, no to postanowiłem nawet nie nagrywać. Brały, tam skubały, ale to same malutkie, największy to nie wiem, nawet chyba 20 cm nie miał, także no jeśli chodzi o konia to lipa, naprawdę szukałem w wielu miejscach i na różne przynęty, i na dropshota, i na spinning. No i niestety, no nic większego nie udało się złowić. Jedynie co, no to mega dzień, no dla mnie mega dzień udany mimo tych małych okonków. Dwa wielkie, fajne szczupaki, no i ten drugi, no to już no masakra. Przynęta to makrela, oczywiście. Ja to jedynie makrela zawsze używam, no i mi się sprawdza. I jak zobaczycie za chwilę, no sprawdziła się na maksa. Szczupak, torpeda, mega wielki już na początku, już tylko zobaczyłem jak dopłynął do powierzchni dosyć daleko i tylko głowę jego widziałem i już mówię, oj to będzie coś fajnego. No i naprawdę to trzeba zobaczyć. No dobra, miłego oglądania, już nie przynudzam, zapraszam was do obejrzenia tych dwóch akcji. Na razie, trzymajcie się. Dobra, będzie musiała starczyć, jeszcze mokra. Pachnąca. Dobra, rzucę sobie o na głowiznę. Duży kawał makrelony. Ostatnio była tutaj ta fajna 80. Mam nadzieję, że dzisiaj może coś większego troszkę. Z rana pitoli. Makrela pachnąca, aromat naturalny, także powinno coś dzisiaj wziąć. Mamy jeszcze chyba 2,5 albo 2,5 chyba tam są. No jeszcze z 3 makrela. Przerzuciłem właśnie troszkę na głębszą wodę i chyba mam branie. Ale nie jestem pewien. Coś tam delikatnie. Co ta kamera tak krzywo tutaj działa? Zobaczymy. Luźna żyłka się zrobiła.
Jest. Trochę niemrawy ten odjazd, ale jest. Z doświadczenia wiem, że im wolniej szczupak ucieka, tym jest mniejszy. Ten to praktycznie nie ucieka. Kto wie, czy to nie jest jakiś malutki. O, w końcu. O, troszkę, ale to będzie malutki chyba. Dobra, zacinam go. No i jest. Oj, czyżbym się pomylił? Raczej chyba nie jest duży. O, idzie w swoją stronę. Chyba nie jest duży. Nie chcę na razie nic mówić. O, idzie do powierzchni. 80. Kto wie, czy to nie ten, co w zeszłym tygodniu. No ten miał się do 86 cm. Zobaczymy sobie tego zaraz. Oczywiście. O, nie skakaj. O, może być większy niż tamten. Ale teraz dopiero odjechał. No teraz trochę żałuję, że mam z tej perspektywy was, a nie na klacie. Abyście sobie zobaczyli, jak sobie skoczył fajnie. A to będzie ten sam chyba. O, chodź to. Wpłynął sobie do podbieraka. No i jest. No, przygotuję sobie kominerki. Wypłynął mi z podbieraka skubany. No dobra. Jeszcze chcę powalczyć. O, chodź. No chyba go zdecydowanie za prędko podebrałem. Ale już dochodzi do powierzchni. Chyba już ma w końcu dość. No chodź to. Dobra, 2-0. Można powiedzieć. O, ciężki. O, to jest większy, to nie jest ten sam co poprzednio. To będzie 90+, panowie.
gościa, to jest kometra, kurczę. A ja nie mam miarki rozwiniętej, zajebiście. Dobra, bierzemy sobie gościa. O, tak się prezentuje rybka. Ale fajny szczupaczek. O, 96 cm, czyli 10 cm dłuższy niż w zeszłym tygodniu. Czyli to jest nie ten sam, raczej tak szybko to by chyba nie urósł. No i dobra, zwracamy mu wolność. Fajna ryba, super, jestem zadowolony. O, ale piękna ryba. A, już od razu. Popłynął od razu, fajnie. Trochę z przygodami, ale wszystko zakończyło się dobrze. Bez broni. Jest drugie branie, jest drugie branie, jest drugie branie. O, tym razem szarpie ładnie. Jest, 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 jest. O, uciekaj, uciekaj. Pomalutku ucieka, ale jak to widać było po ostatnim szczupaku, to nie zawsze jest tak, że im wolniej, tym mniejsza ryba. O, uciekniesz? Jest, 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 jest. O, tam tu się pokazało. Co to było? O, odcinam. O kurde. Jest, 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 jest. Jest. Dziwnie, tam się akurat coś pokazało właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jest ten szczupak. Oj, to będzie wielkie. To będzie wielkie. Oj, to będzie wielkie. O matko, widziałem z daleka ten wielki łeb. Kurczę. Zobaczmy tutaj miejsce. O, tego nie skakaj. Jest na powierzchni. O matko. To już na pewno będzie metr. To już musi być metr. Trochę go wymęczę, nie chcę, żeby mi tutaj skakał. Na powierzchni chodzi. No chodźcie, chodźcie. Jeszcze daleko jest, jeszcze daleko. Bierak. Ładnie. Jeszcze podbierak stracił. Nie chcę go na chama ciągnąć, nie chcę go stracić. Aby było szkoda. Ale on robi co chce. Idzie gdzie chce. O, to chodziło. O. Teraz się cieszę, że akurat wziąłem kamerkę na klatę.
że możecie zobaczyć to w pierwszej osobie. Ja pierniczę. A to będzie kaban. Patrzcie, co się dzieje. Ja cię kręcę. Nie mogę mu przykręcić hamulca, muszę delikatnie, bo nie jestem 100% pewny tej żyłki. No tylko nie wchodź mi w trzcinę. O, zaraz go zobaczycie. Ale piękny szczupak. Tu już widzę się, a matko. Fajno. Ciulowato obróciliśmy. O, tu będzie młyn. Tu będzie dzisiaj młyn. Ach, tak to jest, jak człowiek. Będę sobie nie po... Ale głoda, fajna. Obracamy ponton. O to mi chodziło. O, te wędki to mnie tu wkurzają. Co chwilę muszę obracać nimi. Dobra, to podbieraka. Nie? No dobra. Może tym razem. Kłoda to jest. 105 będzie chyba. Ale kłoda fajna. O, chodź. O, ale wielki szczupak. Ja cię kręcę. Nie mogę, ledwo do podbieraka mi się zmieścił. Mamy go. Ja pierniczę. No długo takiego czegoś nie miałem w podbieraku. Zapalasz. Gotowi? O, ale rybsko. O, ale wielka rybsko. O, ale fajny szczupak. Oj, to nie wiem, czy to będzie 107, 108. Ale ryba. To się nazywa szczupak. Kładziemy go na miarę. Ale jest ciężki bardzo. Trzeba mocno trzymać. Jo, rekord jest mój rekord. 105, 110, 111, 112. No dobra, 111. 111. 111. 111 centymetrów. Rekord o 1 centymetr pobity. 111 centymetrów. Nie wierzę w to. Patrzcie na tą rybę. Ale fajna ryba, ale ciężka. Taka ryba. Ucieka ryba. Jest, popłynął. Kurczę, nie widzieliście tego.
cały jestem w śluzie, ale to nic. Kapelusz krzywy, ale to nic. Ale wielka ryba, 111 cm, nie wierzę w to. O kurczę, nie mogę. Chyba muszę sobie chwilę odsapnąć. A tu miałem przygodę. Ta przynęta mi gdzieś tutaj. A oczepiła się. Już widziałem, że w kotwicy leżała. Tamta wędka gdzieś tam też leży. Za chwilę musiałem poprzekładać. O matko. Ale tu jest śluzno. Nie, to muszę jakiś porządek zrobić, bo mi zaraz. O matko, tu się popiętały. No tylko tu na dole. No nie, nie wierzę w to. Kurczę, nie wierzę. 111 cm, no to jest. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jest 105, może troszkę więcej, ale 111. No nie wierzę, no kurczę, szok. Jestem cały czas w szoku. To szok. Może sobie przykład zrobić tutaj porządeczek i zarzucam jeszcze raz.